Kasia z Katą z Cupcake. Chciałam Wam pokazać dzisiaj, jak zrobić torebkę na prezent albo na upominek, którą ozdobiłam takim tagiem. Z tyłu ona jest oklejona papierem. Śmieszniejsze troszkę jest to, że, znaczy śmieszne jest to, że ta torebka akurat jest, zobaczcie, jad niezbędny. No ale mam nadzieję, że osoba, która to otrzyma, to się nie pogniewa. No o to chodzi też w scrapbookingu, żeby wykorzystywać takie, wiecie, rzeczy takiego użytku codziennego. A ona akurat miała fajny rozmiar, była dość sztywna i nawet zielony pasuje do tego. tak mi jakoś wyszło. W każdym razie, taką torebkę możemy, tak jak mówię, użyć na jakieś słodkości, na jakieś skrapowe, przyda się, wiecie co, nie lubię tego określenia, w sumie nic innego nie przychodzi mi do głowy, ale generalnie na jakieś takie skrapowe bajery. I tak dalej, i tak dalej. I tak jak tu pokazałam, ona z tyłu też jest oklejona zwykłym papierem i moja pieczątka. Także zrobimy sobie takiego taga. On jest bardzo prosty. Staram się, żeby tutaj nie było za bardzo rzeczy takich za dużo, w sensie jakieś korony, jakieś tam warstw, nie wiadomo ile, żeby on był taki dość prosty. Będziemy korzystać z kolekcji magicznej kartki, która jest po prostu tak bajeczna, że w zasadzie no nie za bardzo trzeba tu się wysilać, żeby o ten papier jakoś, żeby w ogóle projekt z tym papierem jakoś wyszedł ładnie. Myślę, że ten papier jest tak po prostu ładny, że szkoda go zakrywać tak naprawdę. Ale koniec już tego mojego wyobrania i gadania. Słuchajcie, ja sobie tu przygotowałam już taką stempel, który okleiłam już i pokolorowałam. Oj, jakaś kuropeczka mi przyszła. Dobra. No bo to by zajęło troszkę więcej czasu, a w zasadzie ja już pokazywałam, jak coś takiego się robi. Powiem tylko więcej, co ja zrobiłam. Jeżeli chodzi o tą spódniczkę, muszę na chwileczkę wstanę, bo ona jest taka, tak jak zobaczcie, trójwymiarowa. Żeby ją zrobić, wystarczy, ja nakleiłam całą tą spódnicę spod spodu. Ona była, no spódnica w paseczki i ona była cała zielona. Ja ten cały zielony nakleiłam, a później te trzy kawałki papieru różowego wycięłam oddzielnie, też następowałam je wycięłam. Tu je od góry nakleiłam normalnie magiciem, a dopiero tutaj wkleiłam, tak jak widzicie, te pianki. Czyli one nie są jakby od początku tu podniesione od tego miejsca, tylko dopiero się tak jakby tutaj dopiero do góry idzie tak. I tutaj użyłam, tu użyłam brokatu, ja mam taki, ups, ja mam taki brokat. Crystal Stickles, to jest chyba firma ta Stickles, tak mi się coś kojarzy. Jest świetny i szybciutko dość, chciałem czy szybciutko do tego, w sumie to nie wiem czy szybciutko, bo w sumie nie mam porównania, więc nie będę tu się wymądrzać, ale ja biorę zawsze tą suszarką. Także tutaj tylko nałożyłam tego brokatu na rękawki i na buciki. Skarpety są przeze mnie namalowane, to mnie mój mąż zainspirował. Wystarczy po prostu namalować tutaj, malowałam to niebieskim markerem. I później długopisem takim żelowym, czarnym, tylko robiłam paseczki. One nie są jakoś tam mega regularne, ale to mi przeszkadza zupełnie, także tak ona wygląda. Dobra, i teraz będziemy sobie tworzyć ten naszego taga. Tak jak mówiłam, kolekcję, którą użyjemy, to będzie magiczna kartka. Postanowiłam sobie, że użyję rajskiego ogrodu, tak jak w tamtym przypadku, tylko troszeczkę inne tło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten wcześniejszy tak, to ja oczywiście sobie wzięłam i brzegi poszarpałam. I tak jak mówiłam, możecie kupić takie urządzenie. Mam akurat z tym Maholce, ja już to jakoś czas temu kupiłam. Ale faktycznie, jak używacie nożyczek, to w zasadzie wystarczy wziąć nożyczki i ja nie wiem, czy nawet szybciej nie idzie. Chyba nawet czarownica z papierkowo.com właśnie mówiła o tym, że ona też używa, mimo tego, że są kupę sprzętów, które używa tych nożyczek. Ja chyba po jej filmie. Zapraszam Was w ogóle do innego kanału, bardzo fajne filmy, to ja właśnie chyba po tym filmie sobie zaczęłam tego używać i tak jakoś zostało. Dobra, więc najpierw sobie przytniemy tą górę, no bo wiadomo, tak ma swój kształt.
tak ma różne kształty, ale generalnie tu jest zwężony do góry. I teraz co? Będziemy sobie to robić odręcznie. Jeżeli odetniecie sobie ten kawałek, on powiedzmy będzie taki u mnie, to nie wyrzucajcie go, tylko tak jak Wam się wyciął, dajcie go w drugą stronę, przyłóżcie tutaj z tej strony i tym sposobem będziecie mieli równy tak. O. I teraz według tego to jest taki Wasz jakby wskaźnik, jak tą drugą stronę przyciąć. O, widzicie? I teraz wiem, że mam równe tutaj te, mimo tego, że patrząc na to się może wydawać, że nie jest równe, bo po prostu on jest dość wzorzysty, ten papier, i to może być takie optyczne wrażenie, ale uwierzcie mi, że jest równy. Teraz sobie zdistresuję te boki, chociaż to mogłabym zrobić później, ale zrobię sobie to teraz. Oczywiście sobie tutaj nabrudzę strasznie. Bierzecie normalnie nożyczki i tym ostrzem sobie nie tutaj robicie. I możecie rwać delikatnie, możecie mocniej i robić takie jakby wcięcia, takie wyrwy. Nie wiem, zwykle jakieś neologizmy tworzę, ale wiecie, o co mi chodzi. Takie dziury, szpary. Im bardziej to będziecie trzeć, tym bardziej on będzie taki junky, czyli taki, wiecie, poszarpany i tak. Ładnie na tym później wygląda, jak się to później potuszuje. Tak fajnie wygląda, mi się wydaje. Także ja sobie to robię. Mam nadzieję, że jestem w ramce. Staram się tak być, ale... I jeszcze tu kawałek. Dobra. Zrobiłem sobie całego. O, on jest taki poszarpany. I co dalej? Oczywiście będziemy przyklejać tą dziewuszkę na dystansowe taśmę dystansową, czy tam na te, jak one się nazywają, kosteczki. Oczywiście moja pogryziona, świetna, fantastyczna. I teraz tak, tak sobie myślę właśnie, jak to rozplanować. Jeżeli chodzi o moje prace i w ogóle jak ja podchodzę do pewnych rzeczy, ja generalnie, tak jak w tym tagu, trochę tu się za dużo dzieje, z tego względu, że później dopiero o tym pomyślałam, tutaj przykleiłam taki taki wycięty z innego papieru motyw kwiatowy i teoretycznie to ja lubię, jak te prace mają taką, nie są takie naczepane jakby z wszystkich stron. To tak a propos koncepcji mojej. Ktoś tam gdzieś prosił o to, żeby coś tam o koncepcji powiedzieć. Także ja staram się, żeby on jakbyś miał jakoś swoje ręce i nogi, tak w cudzysłowie. Czyli na przykład mając takiego taga i już mam to z tej strony jakby na, za przeproszeniem, nawalone trochę tego. Więc nie będę tutaj cisnęła całej prawej strony jakimiś też tutaj wycinankami, bo to już dość bogato. Będę się skupiała jakby na tej lewej stronie bardziej. Zobaczymy sobie, jak ona by tutaj stanęła tak o. Tu pójdą kwiaty. No to sobie jakieś motylka rzucimy i to będzie wystarczający element. Czyli jakby nie paćkać cały jakby nasz projekt tak z wszystkich stron, tylko jakoś tak wiecie, z jednej, z góry, z dołu. Tutaj troszeczkę takie jest trochę, no może nie przesadzone, bo podoba mi się to, jak to wyszedł, ale trochę nie w mojej koncepcji, że tak powiem. Ona mi się oczywiście zmienia później. Dobra, więc tak, lecimy, ona będzie na podniesiona, więc możemy sobie ją podnieść na taką taśmę, bo ona ma dość dużą tą kieckę. Muszę sobie odciąć tutaj ten całkiem na nabrany śmieci, nie wiem, to są moje śmieci. Przyklejmy sobie jej spódnicę. I tak. Tutaj też sobie przykleję jeszcze kawałek na tą bluzeczkę, taki paseczek, żeby już nie bawić się w te kosteczki. I na głowę kawałek. O, no ma tam kwiatkę, więc trochę mi niewygodnie. Tutaj już możemy sobie nogi jeszcze rozmienić tym, tutaj te u góry, żeby sobie po prostu trochę zaoszczędzić, no. A już te stópki sobie zrobimy kosteczkami, żeby tam nam nie wystawały. Więc przyklejam, żeby ona dobrze się kleiła później do papieru. O, dobra. No i teraz co, zabieram tą taśmę, będę ją kleiła do taga. Thank you.
będziemy sobie ją kleić. Przykleimy ją sobie może tak. Dobra, niech będzie tutaj. Główka, brzuszek, nóżki. O, okej. Okay. Mamy teraz to. Teraz sobie przyklejmy kwiatki. Może powiem Wam, jak ja robiłam tego tak, żebyście może widzieli, jak to było robione. Te wszystkie kwiaty praktycznie są kupne, z tym, że te jest zrobione na przykład przeze mnie, ale z gotowych już kwiatów. Tak samo jak i ten, tak samo jak i tutaj ten i te malutkie. Te malutkie zrobiłam, kiedyś kupiłam taki zestaw kwiatuszków i ja po prostu przekułam tą, jak to się nazywają, pręcikiem. W ogóle a propos pręcików, polecam Wam bardzo serdecznie pręciki od Nakręcaj na krążek. To jest Gosia, która jest na Facebooku. Ma świetne ceny, mega wybór. Ja kupiłam od niej pręciki i po prostu dostałam joba i robię te kwiatki po nocach. Zresztą ja wszystko je po nocach. W każdym razie te robiłam z tego. O, takich pręcików używałam między innymi. No i oczywiście tych standardowych. Kiedyś ktoś na fejsie pokazał pomysł, jak je sobie tu trzymać, więc też ten sam sposób sobie trzymam. No i zaczęłam sobie te kwiatki robić. W każdym razie pozostałe są już kupne albo robione z kupnych. Natomiast teraz już użyję kwiatków, które sama zrobiłam. To jest jeden zestaw moich kwiatów. I tutaj są jeszcze dwa takie morskie. Także no, rozkręcam się. Pozwólcie, że sobie z lewej, bo przygotowałam sobie wcześniej, jak one mniej więcej będą wyglądały, te moje kwiatki na tym moim projekcie i sobie teraz powyciągamy. Ułożyłam sobie te kwiatki jakoś tam. No i teraz będziemy te kwiatuszki kleić. Poczekam, aż mi się zagrzeje klej, a w tym czasie może wytnę sobie motylki, które będę używała. Czy to nie będzie za duże, za duże? Muszę sobie... To jest też strona z kolekcji Rajski Ogród. Mam nadzieję, że ta ostrość się nie gubi i się nagrywa. Dobrze. Z Rajskiego Ogrodu. I tutaj macie różne takie słowa, takie sentencje. Wszystkie najlepszego, najlepsze życzenia, specjalny day, w sensie wyjątkowy dzień, specjalny day, oh god, z miłością i miłość i oddanie. Oczywiście po angielsku tu jest akurat, ale chyba właśnie wydaje mi się, że też są po polsku te napisy, tylko nie wiem, czy w tej kolekcji, czy w innej, nieważne. W każdym razie wytnę sobie te dwa motylki, bo wcześniejsze wycinałam z innego papieru, ale teraz mi tak szkoda tych papierów wciąć. I to pomyślałam sobie, no przecież ja mam, kurde, no motylki tutaj w tym zestawie z tymi tagami, także stąd sobie wytniemy motylki. Ja sobie przyspieszę na chwilę, żebyście tam już nie czekali na moje wycinanie. Powiem Wam tylko jedną rzecz. Będziecie wycinać sobie jakiekolwiek elementy takie drobne, takie fussy cutting, czyli po prostu takie wycinanie bardzo, jak to się nazywa, precyzyjne, to jak będziecie ciąć, to róbcie sobie tak, że bierzecie jakiś tam element, tniecie, ale nie kręcicie nożyczkami, tylko kręcicie papierem. Czyli nożyczki stoją tak jakby w miejscu, a Wy obracacie tylko papier. Widzicie, jak ja to robię? Tak jest dużo prościej i chyba lepiej się tak tnie, bo wtedy się tymi nożyczkami nie macha na wszystkie strony i te cięcia są dość takie... No okej. Okay. Także ja sobie tutaj wytnę, a za chwileczkę będziemy robić dalej.
Okej, okay, wycięłam sobie już motylki, tak sobie delikatnie je zagnę, bo one będą później przyklejone i klej mi się chyba już zagrzał, bo będę kleiła kwiatki gorącym klejem. Delikatnie sobie je odsunę i będziemy kleić. Sobie te puszki, wszystkie. Teraz sobie przyklejmy motylki. One tak chwileczką tutaj leżały sobie i tak nie wiem, czy je tak nie zostawię. Nie, no motylek musi być jeden na górze, bo to tak bez sensu wygląda. Wiecie co, motylka sobie przykleję już nie tym klejem, bo on może by za bardzo mi odstawać, więc sobie przykleję normalnym magiciem. Bo tu się boję, że mi klej wyjdzie, a magic to spokojnie złapie. Kleję tylko na środeczku, żeby te skrzydełka sobie po prostu tak, wiecie, latały. Tutaj sobie przykleję jednego, a drugiego tutaj damy na dole, bo ona tutaj z prawej tak troszkę łysawo jest, ale żeby nie było też za gęsto, to sobie takiego jednego motylka dodamy. Tutaj byłoby jakieś fajnie, wiecie co, wkomponować jakiś fajny napis. Jakiś fajny napis. W sumie teraz trochę, a nie, może jeszcze zdążę. Tylko czy mi się tu zmieści? Nie, on się i tak tu nie zmieści. Możemy było jakiś napis komponować, nie wiem, dla Ciebie, czy coś takiego. No, ale to już tam. Dobra. I co? Mamy to. I co jeszcze tam zrobiłam? Jeszcze dodatkowe, tak jakby delikatne ozdobienie polegało na tym, że wzięłam sobie tak. To, co już Wam pokazywałam, czyli ten stickles, czyli ten brokat w kleju, chyba to jest, tak się nazywa. I sobie pobrokatowałam tutaj tego kwiata, bo on mi się wydawał taki fajny i żeby on był tak troszkę taki bardziej odstający, wyciskam sobie i po prostu sobie tak ciapam. Mniej więcej, bo on tak tutaj tak nic nie będzie za bardzo widać, czy to wszędzie jest, czy nie. Byle by trochę tam połyskiwało. O. Patrzę, że coś jest tutaj sobie wybłyszczymy. Może sobie. Nie, ona sukienkę ma błyszczącą. Nie lubię, wiecie, przesadzać z tymi wszystkimi rzeczami, bo niektórzy widziałam, że mają, no lubią tak na bogato, a ja tak średnio, szczerze mówiąc, i tak, też tak zawsze przegrę. Dobra, i teraz motylki mają trajektorię lotu, więc tą trajektorię sobie robię liquid pearls, czyli perełki w płynie i sobie robię takie kropeczki, już wsadziłam palca w ten. Tak mniej więcej, którędy one sobie mogły lecieć. Tu takie eski, floreski fajne się dzieją. I to też trochę, o, wzbogaca naszą kartkę, czy tam taga. A przy okazji się błyszczą delikatnie, bo to są takie perełeczki. Ale to zrobiłam. No okej. Okay. No i co? I w zasadzie można powiedzieć, że tak nasz jest skończony. Teraz oczywiście musimy zrobić dziurkę tu u góry. Będziemy go kleić do naszej torebki. Dziurkę możecie zrobić oczywiście albo dziurkaczem zwykłym. Ja akurat używam sprzętu, które już sobie kiedyś kupiłam.
To jest z firmy We Are Memory Keepers, nazywa się Crocodile. On ma tutaj z dwóch stron dziurki, tu ma dziurkę większą o większej średnicy, tu ma dziurkę o mniejszej średnicy, a tutaj jest miejsce do zaciskania nitów. No i on jest taki, że on tekturę tnie, w zasadzie wszystko, znaczy tnie, no na, dziurawi. Więc sobie zrobię tą dużą dziurką, żeby nie uderzyć w te zasy, podsuszę to, ale sobie zrobię go mniej więcej. Oczywiście mogłabym sobie tutaj zobaczyć, jakie to jest szerokie. No i to powiedzmy jest 7, czyli 3,5, czyli gdzieś tutaj będzie środek. No ale to jest wszystko mniej więcej, bo tego nie będzie widać. Dobra, teraz pozwolicie, że sobie trochę podsuszę to, także wysuszę i wrócę do Was, bo to hałasuje i nie chcę, żebyście tutaj ogłuchli. Będę się starała uważać, bo trochę podsuszyłam, ale i tak nie są jeszcze do końca wyschnięte. Jak Wam się tutaj papier troszkę pofaluje, będziecie suszyć, o ile będziecie, jak będziecie suszyć, to nie przejmujcie się, no bo wiadomo, że to później przykleimy, także nie ma żadnego problemu. Tutaj u góry, ja sobie w tamtym tagu tutaj tego nita włożyłam. Pozwólcie, że ja tego nita jeszcze tutaj zrobię. Pokażę Wam przy okazji, jak działa ten crocodile. Weźmiemy sobie nita zielonego, jak mam. O, albo żółtego, zielonego. Ups! Co ty mi tu skaczesz? Okej. No i sobie go zacisnę. Wkładamy sobie nita do dziureczki. I tu mamy takie dwa końce. Z jednej strony jest taki wystający dziubek, a z drugiej strony jest płaskie. Szczerze mówiąc, to ono ma jakieś w ogóle zastosowanie chyba, znaczy tu można na różnoraki sposób zacisnąć. A powiem szczerze, że ja gdzieś zapodziałam swoją instrukcję. O, i on nam się tu z tyłu zawiniata. To też jest niekonieczne, bo ten papier jest na tyle gruby, znaczy gruby, w ogóle tutaj jak przepuścimy tasiemkę, to on ma będzie ciągle w jednym miejscu, więc to się nam nie przetrze, więc jak nie macie tych nitów, to spokojnie bez tego się też obędziecie w tym projekcie, także nie, bez tam przesady. I teraz sobie jeszcze tylko wezmę tą wstążeczkę. Mamy wstążeczkę, będziemy teraz wstążeczkę ciąć, mniej więcej, no nie wiem, tyle może będzie potrzebne. Oczywiście przypalimy sobie, żeby nam się później nie pruła i żeby łatwiej nam przeszła tutaj przez tą dziureczkę. Teraz, żeby nie pomylić, to zrobimy sobie tak, jak mi się wydaje, że powinno być. Czyli przepuszczamy sobie, ja sobie składam na pół i tą dupkę będę przepuszczać przez tą dziurkę. O, tutaj wychodzi nam z tyłu i tu jest taka pętelka i przez tą pętelkę sobie przekładam te dwa wąsiki i zaciągam. Zaciągam. O. I voilà. Mamy takie. Jak jest za długo, to możecie sobie przyciąć. Nie wiem, czy ma nie za długo, ale już zostawię. Czy coś tu jeszcze powinniśmy zrobić? Chyba wszystko mamy zrobione. Aha, no to jeszcze ewentualnie musimy sobie te brzegi troszeczkę przetrzeć, jak zwykle. Ja mam po prostu taką manię przecierania, także... Nie chcecie, to nie przecierajcie. Gdzie ja mam? O! Mam te moje gąbeczki. Mogę muszę sobie kupić chyba nowe, bo to już są takie stare. Mam Ink It Up firmy. Pigment Ink Stamp. Nie będę się rozwodziła nad nim, bo nawet się nie zastanawiam, jaki to jest i co on tam ma. Chyba ten sobie szybko schnący mi się wydaje. Także nie nadaje się na pewno na żaden embossing ani nic z tych rzeczy. I sobie tą gąbeczką jadę tu w koło, uważając na moje perełki. Jeżeli się tutaj już na kruszy, tam muszę sobie kupić nowe. Już wyglądają po prostu strasznie żałośnie. Ok, zrobiliśmy te boczki. No
No i co? Pozostaje nam teraz przykleić nasz tak do naszej torebki. Gdzie moja torebka? Torebka jest tutaj. Tu jest dłuższa, nie, to jest krótsze. Tutaj na tej dłuższej przykleimy. Weźmiemy sobie Magica. I co robimy? Ciapciamy Magiciem. Po całości. Tu możecie użyć taśmy. Jak tam wam wygodnie. Dobra. Magica. Jak się uda. Zakręcam. I sobie przyklejam. Dobra. Mniej więcej, żeby było równo. Okej. Tu jeszcze możecie pod tą tasiemkę wpuścić trochę więcej kleju. Bo żeby wam się ona nie przesuwała pod spodem. No nie klej się tu. Dobra, nacisnę to, chociaż jeszcze widzicie trochę chybuć. Dobra. Możemy jeszcze przeczyć torebkę. Torebkę to już sobie wezmę tym tuszem, bo on jest dość taki już, że tak powiem, wyschnięty z lekka. Chcę torebkę jeszcze ubrudzę też. Na różne różności. Dobra. No i jeszcze zrobimy sobie dupkę torebki. Już nie będę może robiła teraz tej dupki, bo po prostu musicie tylko jeszcze okleić tył. Tutaj. I projekt jest zrobiony i skończony. Ups, mi coś tam wywaliło. Proszę bardzo. Tak wyglądają nasze torebki. I teraz będę je rozsyłać. Bardzo dziękuję za uwagę i zostawcie tam na dole w komentarzu informacje, czy robić tutaj ten tutorial na te kwiatki. Pokażę wam jeszcze, jakie są, może przy okazji, żebyście widzieli. Tu mam taką różyczkę. Jedną. Tu jest też potem taka zwykła różyczka. O, widzicie, tu mi już powyłaziły te pręciki. Ale tu jest taki kwiatuszek. Tu mamy taki z żółtym środeczkiem. To jest podobne do tych tutaj na tym projekcie. Tu jest taki. Zdjęcia tych jeszcze kwiatków pewnie będą u mnie na blogu. Nie na blogu, tylko na fejsie, na Facebooku. Także sobie tam jeszcze. Gdybyście chcieli któreś z tych kwiatków zobaczyć, jak się robi. Wiem, że Ala prosiła, żebym zrobiła tutaj tą różyczkę. Także zrobię pewnie taki mały, krótki tutorial. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz i do następnego. Pozdrawiam serdecznie.